Hej, hej. Dziś robię, ja to nazywam wędrujący pór, zobaczycie, w odcieniach rudego chciałabym uzyskać. Oszczędna kolorystyka. Tutaj są mieszanki farb, trochę sieny palonej, czerwieni, różnych żółci. I tak uzyskałam dwa kolory. Może jeszcze dołożę tam żółty, zobaczę jak ten obraz będzie szedł i czy trzeba go troszkę rozjaśnić będzie, czy nie. Zapraszam. W farbach nie ma żadnego oleju silikonowego, ale może spróbuję, może zdecyduję się użyć go później. Farby są mieszane tuż, dopiero co, więc jest sporo pęcherzyków powietrza. Będę pracować takim jednym narzędziem tylko i będę mieszać z sobą farby i tak sprawiać, że będą wędrować po podobraziu. Notabene to podobrazie już było wcześniej obrazem. Zagruntowałam je i pomalowałam jedną warstwą koloru białego i używam ponownie. Dodam kilka kropli oleju silikonowego, tak na pykałaczkę.
olej silikonowy. W poważniejszych już dawkach. Tego nie było w planie. Mam na myśli te mnóstwo pęcherzyków białych, białej farby, zaraz sobie tutaj pokażę, których nie było w planie, ale jeszcze nie skończyłam. Sporo jest pęcherzyków. Warto jednak się przygotować i zmieszać farbę wcześniej. Można obraz po wyschnięciu podmalować. Tu gdzie są czerwie. Zastanawiam się, czy wydobyć tą czerwień spod spodu olejem, czy nie. Czy zostawić tak jak jest. Mam na myśli tu. Tu jest czerwień. Można by spróbować ją wydobyć, ale nie chciałabym tracić też tego białego. Przy obrazach tego typu może być spory odpad farby, czyli to wszystko, co... Mam nadzieję, że tu w kadrze było trochę chociaż widać, co zostało wylane. Gdzieś tak połowa farby podejrzewam. Tam sporo jest pod spodem. Jeszcze ta farba ciągnie, widzę.
Jeszcze chwilę dam, bo widzę, że olej silikonowy tu mocno pracuje. Dałam go sporo. Na powierzchnię dałam go sporo. Dość spontanicznie. I powoduje, że farba się cały czas rusza. Piękne tu się rzeczy dzieją. Chyba tak zostawię. Chyba nie będę już wydobywać tej czerwieni, bo podejrzewam, że tu zaraz jeszcze coś zacznie pracować. Tutaj te małe pęcherzyki powietrza, znaczy białej farby właściwie, zapowietrzonej. I na całym obrazie widać coś takiego. To jest czasem pożądane, czasem nie. Zależy oczywiście. Może się to bardzo nie podobać, wtedy no, koniecznie trzeba zmieszać te farby wcześniej. Natomiast to też nie jest jakiś efekt niefajny. Na przykład tutaj wygląda to świetnie, mi się to bardzo podoba. Zobaczymy, oby tak zostało. Tutaj wygląda jak śnieg, ale tu troszkę nam, tu te kolory się zrobiły takie niewyraźne. Przez to troszkę, ale nie tylko. Można jeszcze tutaj poulepszać. Trochę się można pobawić. Można się właściwie bawić i bawić. Podmalować można również po wyschnięciu. Natomiast w tym wypadku, ponieważ ja tutaj kolory mieszałam, może być to trudniejsze. Ja te farby mam, tylko one są rzadkie. A ja podmalowuję zwykle takimi gęstymi, nierozrzedzanymi farbami. W tym wypadku będę musiała podmalować takimi rozrzedzonymi. Telefon ze statywem spadł mi z tego super mojego prowizorycznego stołeczka i wpadł mi w obraz i zniszczył obraz. To już teraz te drobne białe pęcherzyki powietrza nie są moim największym problemem. No i co z tym teraz można zrobić? Nie poddajemy się. Ach, trzeba chyba dorobić białego. W takich wypadkach trzeba ściachać tą farbę, czy nie trzeba? Wsunąć tą farbę. Nie poddajemy się, zabawa trwa. Chciałam więcej białego, to mam. Dorobiłam białego, oczywiście cały w bąbelkach. Oczywiście. Ajajaj, ale się to wydarzyło. Te
to bywa, już mi się rudy kończy, niestety. Ale farby zawsze można dorobić. Tak bardzo już nie chcę tak wiele tego brązu. Ale potrzebuję coś, żeby to wszystko tu płynęło. Ten już z dołu nie będzie tak bardzo płynął, bo no właśnie za bardzo nie chcę też, a więc trzeba to zrobić. Więc trzeba to zrobić szybko, sprawnie. Olej silikonowy chcę. Można też zanurzyć narzędzie w oleju silikonowym i robić takie, po prostu przesuwać po farbach. Olejem też można się fajnie bawić. No, słuchajcie, tak to wygląda. No to co, lecimy. Wow, widzę, że biały zmieszałam w pośpiechu. Widzicie to? Pełno grudek. Ech, coś chyba nie najlepszy dzień na malowanie. Macie takie dni? Chociaż jaki tych grudek jest tak dużo. Znowu zawsze staram się obrócić na korzyść, bo czasem te... Ten efekt nas zaskakuje, ale okazuje się naprawdę bardzo fajny. To jest ta farba, to wszystko pływa już po prostu, wszystko pływa. I patrzę po prostu jakby też inaczej na wszystko. Czy tak może być? Jak akceptujesz, że tak może być, to tak będzie, bo to jest mój obraz. I jeżeli chcę mieć grudki, to będę mieć grudki. Tak przykładowo. No, ale to są jakieś takie grudki, które za bardzo nie chcą się dać wyciągnąć, bo jest to po prostu farba. No dobra, słuchajcie, nie wiem, ale jaja, tak się czasem zdarza, tak czasem jest. W międzyczasie widzę, że olej silikonowy zaczął pracować. Też na tych innych częściach obrazu. Co nie jest złe.
Wersja numer 2 wygląda tak. No zobaczymy, jak to będzie, jak wyschnie. Więcej już tu nie będę robić. Zdecyduję wtedy, czy coś podmalować, co dalej zrobić. Podoba mi się, jak ten olej silikonowy zapracował i takie pojedyncze zrobił tutaj kształty. Olejowi czasem trzeba dać troszeczkę czasu, żeby wyszedł, żeby właśnie zapracował. Ładne są te kolory, zrobił się tu taki pomarańcz i też to mi się podoba. Tu widać chyba niewypełnione, zaraz to naprawię. Tak. Słuchajcie, no tak to wygląda, tak się zdarza. Zapraszam Was do zobaczenia, obejrzenia tego obrazu po wyschnięciu. I tak to wygląda po wyschnięciu. Pod światło widać takie tłuste plamy. Jest to ten olej silikonowy. Będę go czyścić oczywiście przed nałożeniem werniksu. Na kanale jest też filmik krótki o tym, jak czyszczę obrazy z oleju silikonowego. Możecie się podzielić też, jak Wy to robicie. Będę ten obraz troszkę podkręcać, w sensie poprawiać bardziej tutaj takie detale, kolorem białym na pewno, gdzie widać spod spodu pod obrazie. I tutaj na rogach, ale poza tym nie będę wiele zmieniać, więc tak wyszedł ten obraz. Takie wypadki się zdarzają, dajcie znać, podzielcie się, jeśli Wam się też coś podobnego kiedyś przytrafiło. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Hej, hej!